Dzień dobry. No świetnie, ale jesteście zgrane dzieci. Słuchajcie, ja jestem astronomem i przyszedłem tutaj dla was, żeby wam pokazać kawałek kosmosu, ale tak naprawdę niejako będę wam pokazywał. Pokażę wam go mała Urania. Słyszeliście może o małej Uranii kiedyś? To usłyszycie. Słuchajcie, to jest gwiazda. Gwiazda, która podróżuje po całym kosmosie, odkrywa fantastyczne rzeczy. I ta mała Urania za chwilę pojawi się na ekranie. Dzisiaj wyświetlimy wam trzy filmy o małej Uranii. To będą przygody. Rakieta będzie zasuwała przez cały kosmos. Słuchajcie, i ta mała Urania razem z jej przyjacielem Łazikiem i razem z jej przyjaciółką Droną. Na razie te nazwy brzmią dziwnie, ale już za chwilę poznacie wszystkich bohaterów naszych kosmicznych przygód. Jesteście gotowe na kosmiczną przygodę? Nie słyszę, słabo, słabo. W takim razie uwaga, startujemy w kosmos. Kiedy dwie czarne dziury się ze sobą łączą. No to lećmy tam! Tam nas jeszcze nie było! Prędkość? 99 cent. Co Einstein na to? Do czarnych dziur od razu wszystko wpada, niczym do urn, co wpada nie wypada. Zawsze pod, nigdy spod, do zaprasza nigdy od. Czarna dziura, czarny lej, czarna magia, śmiej się, śmiej. Od lat trwa spór na temat czarnych dziur. Gwiazdy wraz z planetami, planety z księżycami. Połknie jak orzech gryzoń pod horyzont. Czarna dziura, czarny dół. Już wciągnęła świata pół. Lepiej na mur, unikaj czarnych dziur. Co, co? Chów dalej. Wybuchło jako supernowe. I pozostały pani... Dwie czarne dziury. Krążące wokół siebie. Przez 5 miliardów lat. Aż do dzisiaj. Pip! Jedyny sposób na zbliżenie się i połączenie układu czarnych dziur to fala grawitacyjna. Ach, to te fale nas tak wytrząsły. O, mało co, wszystkie nity z rakiety nie powypadały, a Robi prawie pogubił tranzystory. Teraz wreszcie obydwie gwiazdy są razem. Pod jednym horyzontem zdarza. Do końca wszechświata. Ojej! Co za historia! Czarna dziuro! Ale to jeszcze nie wszystko. A co jeszcze? Drobne szczęście.
Nie podlatujcie za blisko horyzontu. Pip, pip, horyzont zdarzeń. Miejsce wokół czarnej dziury, z którego nic, nawet światło. Muszę uciec. I lepiej, żeby was tam nigdy nie było. Jest tu kto? Hej! Hej! Cześć! Cześć, to ja, Urania! Powiedzcie cześć! Słuchajcie, widzieliście film, w którym wystąpiłam, bo ja jestem Urania i podróżuję po kosmosie i mam różne kosmiczne przygody. Mogę mieć na przykład kosmiczną rękę. Trzecia ręko, pojaw się. Teraz wydłużam rękę. Ręko, wróć. A tu mam swoje jeszcze, o, dwie. Ja raz i dwa. Tak, tak, kochani, w kosmosie dzieją się, przybije piątkę kosmicznej ręce trzeciej. Słuchajcie, w kosmosie mam różne kosmiczne przygody i oczywiście nie podróżuję sama, bo mam przyjaciół, których też widzieliście na filmie. Pamiętacie, jak się nazywał ten taki blaszany, taki śmieszny... Tak, Robi, to komputer pokładowy, on jest bardzo mądry i połknął Wikipedię. Ale to nie wszyscy, bo jest jeszcze, przedstawiam wam... Łajzik, chodź do nas. Łajzik, zapal sobie oczy, żebyś lepiej widział. Łajzik idzie zapalić oczy. Łazik, zapal oczy i wracaj. Słuchajcie, ale to nie wszyscy. Oczywiście jest Łazik i gdzieś tam śpi drona, tylko niestety będziemy musieli ją zaraz obudzić. Ale Łazik, jesteś gotowy? Łazik gotowy. No to chodź, Łazik. Bardzo go lubię. Też cię lubię. Łazik, Uranio. Może dzieci powiedzą tobie... Cześć, Łazik! Cześć, dzieciaki! Wiecie, on jest bardzo nieśmiały, ale mam przyjaciółkę dronę, prawda, Łazik? Mamy przyjaciółkę dronę. To może zawołaj ją jakoś, Łazik. Drona się ładuje, pójdę ją odłączyć. Dobra, to pójdź ją odłączyć, a my, słuchajcie, pogadajmy trochę o kosmosie. Słuchajcie, wy lubicie patrzeć w niebo? Ja też bardzo lubię patrzeć w niebo, w gwiazdy i podróżować po kosmosie. Ale słuchajcie, a wiecie, jak nazywa się taki człowiek, który pracuje w obserwatorium astronomicznym? Nie naukowiec, to znaczy on trochę chyba jest naukowcem, ale to człowiek, który na literę A się nazywa. Tak! Astronauta. Astronauta to lata po kosmosie, a taki ktoś, to nazywa się astronom. Ale słuchajcie... Ja to mam tyle pytań o kosmos i no dobrze by było, żeby przyszedł tu jakiś astronom. A może... Może zawołamy astronoma? Może tu jest jakiś astronom? To na 3-4 wołamy: panie astronomie! 3-4! Panie astronomie!
Nie ma. Jestem. Jest pan astronaut. A to niespodzianka, no. Nie wiedziałem, że się tu pojawisz. No, przyszłam, no. Takie wyjątkowe, taka wyjątkowa okazja, no to musiałam się pojawić. Szybko się poruszasz, bo tu widzieliśmy cię w kosmosie, a tu jesteś na Ziemi. No, niesamowite po prostu. No pewnie, wszystko jest niesamowite. Panie astronomie, ja mam tyle pytań o kosmos i ojejku, no aż nie wiem od czego zacząć. No to może zacznę od... O, wiem, od takiego pytania bardzo ważnego. Panie astronomie, czy nam grozi jakaś kosmiczna katastrofa? Grozi. Boję się. Nie bój się, Uranio, bo powiem ci dwa słowa na temat tej katastrofy. Właściwie powiem tak. Dobra wiadomość jest taka, że tych katastrof grozi nam wiele. O. I co teraz? Ale one się wydarzą za tysiące, za miliony i za miliardy lat. I to jest dobra wiadomość. Bardzo dobra, bo już nas nie będzie tu. Dokładnie. Słońce wybuchnie, słuchajcie. Słońce rozszerzy się, pochłonie Merkurego, Wenus, Ziemię, a może nawet Marsa. I wiecie co? Będzie to za 5 miliardów lat. Także nie bójcie się, możemy spać spokojnie, ale czujnie należy patrzeć gdzie? W niebo, dokładnie. Lubicie gwiazdy? Tak. Słabo słyszę. Tak. No to super. Uranio, czy cię uspokoiłem? No tak, trochę tak. Ale jeszcze chciałam przedstawić moją przyjaciółkę Dronę. Drona, jesteś gotowa? No to wlatuj, Drona. Przedstawiam wam Dronę, moją kosmiczną przyjaciółkę latającą. Potraficie zakraczyć jak drona? Słyszałaś? Dzięki, drona! Dzięki! Cała sala dron! No dobra, słuchajcie, kochani, a wiecie co ja jeszcze lubię? Lubię patrzeć w gwiazdy i wymarzać sobie różne marzenia. A wy macie marzenia? Pewnie, każdy ma marzenia. A jak są dinozaury? Ore, ty słyszę, że macie straszliwie dużo życzeń i marzeń. A słuchajcie, a jesteście ciekawi moich przygód? Długo by opowiadać, prawda, panie astronomie? Oj, długo. Słuchajcie, kosmos jest wielki, ale Urania ma tak szybką rakietę, że potrafi wszędzie dolecieć. Pewnie, jest najszybsza na świecie. Że już nie wspomnę o jej kosmicznej załodze, prawda? Mogłyście, dzieci, zobaczyć dronę oczywiście, no i łazika. A ten łazik to wraca, ma zapalone oczy. Słuchajcie, niesamowite, zobaczcie, fantastycznie. Drona poleciał. Drona poleciała? A dokąd? Jak to dokąd? Polecieć w kosmos. A no pewnie, gdzież by indziej. Ciekawe, jakie informacje nam ze sobą przyniesie tym razem. Też jestem ciekaw. No by tylko nie napsuciła w tym kosmosie. Idę sprawdzić poziom energii. No dobra, koniecznie. Dronę czeka ciekawe zadanie, trudne dla całej załogi teraz. Będziemy musieli zrobić dużo krzyku, żeby ta załoga mogła, słuchajcie, wykonać swoje zadanie. Dopingujemy załodze, która będzie leciała w kierunku stacji kosmicznej. 3-4, krzyczymy! Nie! Dokładnie, słuchajcie, myślę, że załoga usłyszała. To co? Uranio, jesteś gotowa na kolejną misję? No pewnie, zawsze. Silniki gotowe. W takim razie daj piątkę. Ach. Jest, ale ma krzepę. Słuchajcie, w takim razie drona ładuje się do rakiety i będziemy za chwilę mogli razem z droną, z Uranią i z Łazikiem zobaczyć lot w kierunku kosmicznej stacji. Startujemy, Uranio. 5, 4, 3, 2. Jeden start! Raz, dwa, raz, dwa.
Ziemia z księżycem, źródło naszego życia, a kończy Mars ognisty, grupę planet skalistych. A gdy dalej spojrzymy, tam gazowe olbrzymy, królem Jowisz się mieni, Saturn władca pierścieni, wreszcie Uran z Neptunem zamykają rachunek. Raz, dwa, raz, dwa, planetarny marsz. ISS, ISS, co to jest, co to jest? Przecież to kosmiczna stacja, stacja międzynarodowa. Racja, racja, racja. Ale było. Podobało wam się? Wysłałem puść po światło, ale udało nam się światło przywrócić. To dzięki Łazikowi, słuchajcie, bo Łazik tam działa cały czas za sceną. Łazik! No, zobaczcie, Łazik za chwilę, o widzę, że zbliża się do nas powoli. Głośniej, zawołajcie Łazik. No i jest, ale słuchajcie, pamiętajcie, że to jest Łazik, tak? Czyli to nie jest ten taki Łazik marsjański NASA, my mamy lepszy, my mamy Łazika, który jest taki kochany, prawda? I bohater, prawda? Uratował komputer główny stacji kosmicznej. Tak, prawdziwy bohater. Bohater, Łazik bohater. Oj, to jeszcze jaki? I taki żywotny, dobrze naładowany dzisiaj. No pewnie. Pełen energii. Na śniadanie to Łazik chyba lubi jeść energię. I popijać oliwą. A ja bym zaprosił teraz Uranię, żeby podeszła do mnie. Myślicie, że Urania podejdzie do mnie teraz? Myślicie, że to jest możliwe? Dobrze, zrobimy głosowanie. Kto uważa, że Urania do mnie za chwilę podejdzie tutaj? Tak? Dobrze, a kto uważa, że nie podejdzie? A kto się wstrzymał? No dobrze, powiem wam tak. Macie rację, podejdzie. Zapraszam. Idziemy. No dobra. Idź, Uranio. No chodź, nie wstydź się. Oj, zobaczcie, to są dwie Uranie. No nie wstydź. Mała Urania i duża Urania. Tak, to jest duża Urania, a ja jestem mała. Pani Dominika Miękus, artystka z Teatru Baj Pomorski. Głośniej, głośniej. Ale brawa! A na kogo teraz czekamy jeszcze? Głośniej, trzeba go zawołać. No i jest, zobaczcie, że mamy tak naprawdę dwie osoby, fikcyjną i prawdziwą. Pan Andrzej Korkus z Teatru Baj Pomorski. Oklaski proszę. Jak to jest być Uranią? Czy jak się wraca do domu, to nadal się jest Uranią? No właśnie, to może ty powiedz. Dobrze, to ja powiem. Trochę mam takie rozdwojenie, jak widzicie. Bo jestem ja. Tak, bo jesteś ty i jestem ja. I jesteś ty. Haha, ja i ja. No właśnie. No i właśnie, słuchajcie, w pracy takiego aktora lalkarza, którym jestem, mamy takie rozdwojenie trochę, że gada nasza ręka trochę innym głosem, ale jednak twoim. No właśnie, trochę innym głosem, ale jednak moim. Magia, co? No magia, magia. Słuchajcie. Czy przyjdzie drona? Drona może tylko przylecieć.
O właśnie, słuchajcie, drona przecież lata. To co? Zawołacie dronę? Idę wypuścić dronę z klatki. Łazik czekać. Łazik, tak, Łazik czeka, a drona na pewno zaraz przyleci. Mhm. Bo drona już załadowała się do rakiety, jest gotowa na kolejną przygodę. I za chwilę zobaczycie kolejną przygodę w kosmosie. Na stacji kosmicznej już byliśmy, a teraz będzie planeta Solaris. Uranio, fajnie było na tej planecie Solaris, czy dopiero polecisz tam pierwszy raz? No, byłam tam, możecie to zobaczyć na filmie, ale ojejku, wszędzie jest trochę niebezpiecznie i zawsze troszkę się boję, ale dzięki moim przyjaciołom to mniej się boję, bo oni są wspaniali i zawsze mi we wszystkim pomagają. No i jak widzicie, słuchajcie, zobaczcie na jakim dużym krzyżaku jest, to jest krzyżak, tak się to nazywa, na jakim dużym krzyżaku jest nasza drona, która jest lalką, można powiedzieć taką marionetką, bo ma co tutaj? Nitki! A na nitkach, lalka na nitkach, to się nazywa właśnie marionetka. A lalka taka jak Urania, taka gadająca głowa, to jest, uwaga, uwaga, Mapet! Mapet? No tak, jesteś Mapetem. Ja jestem Mapetem? No jesteś Mapetem. A to jest marionetka? No, a to jest taka zmechanizowana marionetka. O rety, to ja nie wiedziałam do dzisiaj, że ja Mapetem jestem. Myślałam, że jestem tylko Uranią. No, ale jesteś lalką, która się nazywa Mapet. Ale fajnie, Urania Mapet, latająca po kosmosie rakietą. No to się nazywa kosmiczny Mapet Show. No właśnie. Czy jesteście gotowi na kolejną przygodę? W takim razie mam wielką prośbę do naszych artystów i do naszych postaci fikcyjnych. Bardzo zapraszam do rakiety teraz. Polecicie. No polecicie na planetę Solaris. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Oklaski, bardzo proszę, oklaski. Podobało wam się? Cieszę się. Mi też się podobało. I gdzie później polecisz? Już jakieś plany? Może na Marsa? Wiadomo gdzie. Tam, gdzie mnie jeszcze nie było.
To słuchajcie, dzieci, to ciekawe, czy wy wiecie, gdzie Urani jeszcze nie było? Ktoś wie? Dobrze. Kto wie, ręka do góry? Dobrze. A ja mam pytanie takie trudne do was. Czy Urania była już na Marsie? Była, oczywiście. Jak się spotkamy następnym razem, to może zabierzemy was razem z Uranią na Marsa. No pewnie. Byłoby wspaniale. To w takim razie, słuchajcie, drogie dzieci, wszystko, co dobre, kończy się w pewnym momencie, ale na pewno jeszcze się spotkacie z małą Uranią. Chcecie kiedyś? Ja też. Mała Uranio, jeszcze kiedyś przylecisz do nas, prawda? No, pewnie, że przylecę. Jesteście bardzo fajni i cieszę się, że podobają się wam nasze przygody. Ja też przylecę. Ja i też. I Łajzik, właśnie. Drona siedzi w rakiecie, ale mamy połączenie, Drono. Drono, słyszysz nas? Przylecisz? Przyleci. Słuchajcie, będzie cała ekipa w komplecie. W takim razie, Uranio, kosmiczna piątka. I ale ty masz siłę, odwróciło mnie. I z Łazikiem też, taka malutka piąteczka kołowa. Właśnie. W takim razie bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim za uwagę. I kosmiczne brawa dla naszych artystów i aktorów. Lecimy. Lecimy. Tam, gdzie nas jeszcze nie było. 5, 4, 3, 2, 1, start! Polecieli. Thank you.